Co to jest za kod? To nie mam pojęcia. Sprawdzę w domu. 204485. Szanowni Państwo, jest niedziela. Dzisiaj jest niedziela, gdzie sklepy są wszystkie otwarte, więc widziałem gazetkę Lidla, jest trochę mleka na promocji. Przy zakupie 6, jeden karton za 2 zł. I w dziadowaniu lipcowym na pewno kupimy płatki te Lubella czekoladowe, ponieważ jest tak gorąco na dworze, że nie zamierzam jeść chleba codziennie, więc zimne płatki z mlekiem będą wjeżdżały. Po prostu jestem niewyspany, bolą mi plecy, coś nie mogłem spać dzisiaj w nocy. Jest gorąco strasznie, muszę zainwestować jeszcze w cyrkulator powietrza albo wiatrak, ponieważ nie przeżyję lata w taki sposób. Jestem po prostu mokry, w nocy się budzę, aż się prosi człowiek o jakąś burzę albo deszcz, bo jest po prostu za duszno. Szanowni Państwo, właśnie wracam z zakupów z Lidla. Zapłaciłem 50 zł, kupiłem jeszcze również wodę, ponieważ jest bardzo gorąco, oczywiście wodę będziemy pić. Może teraz Wam pokażę mniej więcej to, co kupiłem, co jest w bagażniku. Także mamy tej pyry, które wcześniej kupiłem w Dino, to są 4 kg. To są zakupy, ser mozzarella, sałata, brzoskwinie, bo na promocji były 6 zł za kilogram. Również serki te wiejskie, mamy naszą wodę, wszystko w domu, otworzymy, niestety siatka mi się urwała, moja ulubiona tyle lat mi służyła życie. To pozostałości po ziemniakach, także muszę otworzyć jeszcze w sumie samochód. Zawijam się do domu, dzisiaj jest niedziela, jeszcze może zdążę na program polityczny, który zawsze oglądam, śniadanie Rymanskiego, także widzimy się w domu. Generalnie ta pogoda jest bardzo niepewna, więc zakładam, że będzie padać. Ponieważ jest bardzo gorąco, duszno, nie ma wiatru, teraz trochę zaczęło wiać. To jest pewnie na dworze, tak z ciekawości. Palimy samochód, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, naprawdę. A, 31 stopni. Prezydent czeka na projekt, żeby nie podpisać. Na Prawo i Sprawiedliwość. Bądźcie odpowiedzialni. Mówicie o projekcie. Siadanie w radiu już leci. Dobra, zawijam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dziadowaniu lipcowym. Kręcę Wam vloga odnośnie zakupów, które zrobiłem w Dino, w Biedronce oraz w Lidlu. Kupiłem 300 kg ćwiartek z kurczaka, są to udka oraz podudzia, to wszystko przerobiłem. Za chwileczkę zobaczycie krótki klip odnośnie przerabiania tego wszystkiego. Mamy również ciabatę, 5 ciabat, przy zakupie 5 złotówka, jedna kosztowała złotówkę, także 5 zł za ciabaty, 1,50 zł za serki, w Lidlu kupiłem 7. Jestem w trakcie trzeciego dnia dziadowania, także wiele produktów jest tutaj już otwartych. Totalnie pogubiłem się, powiem Wam. Zapomniałem, że nie nagrałem żadnego vloga zakupowego, a zacząłem challenge, także mamy ziemniaki, które były zakupione w Netto, nie w Netto, tylko w Dino. 4 kg młodych ziemniaków za 8 zł. Spoko cena. Generalnie w Lidlu zapłaciłem za zakupy 39 zł. Mam tutaj 6 kartonów mleka, jeden jest w lodówce. Ponieważ na śniadanie albo kolację wjeżdżają nam płatki Lubella. Są to płatki, które mi bardziej nie smakują aniżeli Chocapic, ponieważ one rozpuszczają się w wodzie, no bez dodatku oleju palmowego. Jest też to na plus. Płatki owsiane, również do płatków mamy żurawinę za 5 zł. Żurawina, tyle kosztowała żurawina w Netto, płatki kosztowały 2 zł, czyli mamy w zasadzie taki zestaw śniadaniowy albo kolacyjny za 7 zł. Sałata rzymska do naszych ciabat albo do robienia sałatki do obiadu. A mianowicie mieszamy jogurt grecki plus kroimy sałatę, dodajemy pieprz, sól,
I tak to mniej więcej wychodzi. Mamy również pomidory, które mi zaczynają się powoli psuć. Będę musiał powykrawać góry już z nich, jak widzicie. Nieciekawe. 4 zł za kilogram była taka promka w Biedronce. Kupiłem 1,5 kg, czyli 6 zł. Nawet kupiłem wody w Lidlu. Nie była zbyt droga. 6 zł za 6 butelek, także spoko cena. Co tu mam jeszcze ciekawego? Soda czyszczona, złotówka. Soda czyszczona jest nam potrzebna do ziemniaków, ponieważ jak ziemniaki gotujemy, dodajemy sody, potem pieczemy w piekarniku, one są bardziej chrupiące. Kupiłem 4 cebule jeszcze. 2 złote kilogram w Dino. Taka promka, także jedną wykorzystałem dużą. Zostały mi tu 4 po prostu do albo do kurczaka, albo do nie wiem, do chyba w zasadzie do ciabaty mojej. Także tak, serki wiejskie, mamy również banany, które będą wjeżdżały na kolację z mlekiem. Po prostu zrobimy taki jakby milkshake bananowy, zblendujemy banana z mlekiem. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. No i co? Ten kurczak, o którym wspominałem, przerobiony i to by było w zasadzie... Aha, jeszcze mamy tutaj brzoskwinie. 6 zł za kilogram. Kupiłem kilogram brzoskwiń. No muszę jakieś owoce tutaj mieć, tak? Już, no mogłem przyciąć znacznie na tych brzoskwiniach, ale no... Wtedy mi się zamknął w 70, bodajże 9 zł. Szanowni Państwo, bardzo krótkie podsumowanie. Za zakupy wydałem wszystkie 84 zł. Uważam, że to jest bardzo mało w obecnych czasach, jak żyjemy. Trochę monotonii. W lipcu nie ma zbytnio jakichś urozmaiceń, tak bym to określił. Po prostu jemy praktycznie w większości to samo na śniadanie oraz na kolację. Coś pozmieniamy, jeśli chodzi o obiad. Spróbujemy usmażyć trochę ziemniaków w taki nietypowy sposób. Jeszcze na kanał wleci fajny przepis na najtańszy w zasadzie obiad, jaki możemy zrobić w Polsce, również z ziemniaków, dlatego zachęcam Was do śledzenia. Także przyjemności i widzimy się